ustawa antyfliperska. No bo fliper to jest ten zły, który psuje rynek, który podnosi ceny mieszkań i przez którego ludzie nie mają gdzie mieszkać, bo nie mają co kupić. To tak naprawdę jest? Zobaczcie w tym materiale o nowych, świetnych pomysłach lewicy. Lewica chce dołożyć podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, który w tym momencie wynosi 2%. Oni chcą zrobić 10% pod warunkiem, że sprzedasz mieszkanie w ciągu roku. Jeżeli sprzedasz w ciągu po 2 latach albo w ciągu 2 roku, to podatek będzie wynosił 6%. W 3 roku on będzie wynosił 4%. Kolejną propozycją jest to, że ten, kto kupuje 3 mieszkanie, no to już tak nie może być. Trzeba go dodatkowo dojechać i opodatkować. Za 3 mieszkanie podatek PCC ma wynosić 3%, za 4 4, a za 5 5%. I czy to znaczy, że flipy się skończyły? Skąd w ogóle ten świetny pomysł? I co się nam, fliperom, dokładnie zarzuca? Zarzut pierwszy. Działania fliperów zwiększają popyt na nieruchomości, a to zwiększa ich cenę. To, że ktoś kupuje mieszkanie, remontuje je, a później sprzedaje o wiele ładniejsze, nie powoduje to, że ludzie nagle pragną bardziej swoje mieszkania. Nie da się sztucznie kreować rynku. Jak gdybym miał różdżkę i bym mógł zmieniać rynek, to bym nagle zrobił tak, jako fliper, że ceny pójdą w dół, nakupiłbym sobie mieszkań, później bym zrobił tak, żeby ceny poszły do góry, bym je sprzedał i znowu bym je obniżył. Natomiast ja nie działam w ten sposób, ponieważ nie mam wpływu na rynek. Rynek jest masą, którą ja jako osoba, która jest na rynku, nie może sterować. Kto może sterować? No państwo, które może dodrukować pieniądze. Tak jak widać teraz program Bezpieczny Kredyt 2%, to poprzedni rząd dolał pieniędzy do rynku i to on spowodował to, że nagle rynek i ludzie, którzy chcą kupić własne mieszkanie, wyssali wszystko z rynku, a teraz to się zarzuca właśnie fliperom. Efektem działania fliperów są puste mieszkania, których ceny rosną, a jakość maleje. Urząd Statystyczny wyliczył, że 20% mieszkań w Warszawie to pustostany. To znaczy, że ponad 200 tysięcy mieszkań stoi pusta. I teraz jak oni do tego doszli, jak to policzyli, no ja nie jestem pewny, ale patrząc na to, jak działały firmy rządowe, jak działały urzędy, no to to jest tak trochę jak z tutaj statystyką, ile średnio nóg ma pies i człowiek razem, tak? To jest 3 nogi, więc jakby ta dana nic tam nie mówi i prawdopodobnie jest błędem poznawczym. Więc być może tam zostały wyliczone mieszkania deweloperów, które są w trakcie budowy. Mieszkania, które nikt do nich nie wszedł, jak była robiona jakby spis powszechny, tak? Tam, gdzie są biznesy prowadzone, tam, gdzie ludzie wynajmują na czarno, ponieważ boją się ustawy o ochronie praw lokatorskich. Faktycznie to jest jakiś problem, natomiast to na pewno nie jest taka skala, że to jest 20% pustostanów. Więc zamiast mówić o tym, żeby opodatkować dodatkowo fliperów, pomyślcie o tym, żeby można było bezpiecznie wynajmować mieszkania, tak żeby właściciel, oddając komuś swój majątek, czuł się bezpiecznie, a nie czuł, że ktoś wejdzie i będzie decydował o tym, co się dzieje z jego kapitałem i jego majątkiem. Fliperzy zarabiają na spekulacji. Trzeba skończyć ze spekulacją, która w innych obszarach jest zakazana i powinna być nielegalna. Flipowanie to nie jest spekulacja. Spekulacja to jest kupowanie danych dóbr i oczekiwanie, że ta cena będzie rosła. Natomiast flipowanie to jest podnoszenie wartości nieruchomości poprzez rozwiązanie problemów prawnych, technicznych, czy problemów przy zakupie nieruchomości, kiedy na przykład właściciele są ze sobą skłóceni, ale też i podwyższanie wartości poprzez remont, poprzez nakłady. Trzeba czasami przebudować jakąś nieruchomość i na tym się zarabia. Nie zarabia się na tym, że ceny idą do góry, bo to, czy ceny pójdą do góry, dzisiaj być może idą, jutro idą, ale pojutrze już mogą nie iść, więc to, czy ceny będą szły do góry, nie zależy od flipera, tylko zależy przede wszystkim od rynku, na który bardziej państwo ma wpływ, bo jeżeli państwo robi dotacje do mieszkań, robi dobrze deweloperom i dokłada nasze pieniądze do rynku, to nie ma się co dziwić, że z rynku znikają mieszkania i mieszkania drożeją. Fliperzy uniemożliwiają zakup nieruchomości biednym ludziom, zwykłym ludziom, ponieważ zabierają im mieszkania. To jest tak absurdalny argument. Prawda jest taka, że fliperzy realizują potrzeby rynku, potrzeby ludzi. Ludzie wolą kupić. Fliperzy nie po to kupują mieszkanie i je remontują, bo gdyby to się nie opłacało, to by nie robili remontów. Oni kupują mieszkanie do totalnego remontu, gdzie taki zwykły Kowalski nie jest w stanie sobie tego remontu zrobić. Po pierwsze, bo on pracuje często na etacie. Ma dzieci, być może, które musi zawieźć do szkoły, przywieźć do szkoły i on już nie ma ani przestrzeni, ani kompetencji, żeby taki remont po pracy wykonać. I często jest tak, że jeżeli dana osoba chce kupić mieszkanie, to musi sobie wziąć kredyt na zakup mieszkania, później wziąć kredyt na czasami nawet na wkład własny i czasami nawet wziąć kredyt na remont tego mieszkania. I wiele osób robi swoje remonty swoich mieszkań po parę miesięcy, co później się okazuje, że to jest po prostu nieopłacalne i do końca nie są z tego zadowoleni. Tak samo deweloperzy wprowadzają usługę wykończania mieszkania pod klucz. Najlepiej
zakazać wszystkiego i jak się zakaże wszystko, to na pewno standard mieszkań na pewno się nie poprawi. To jest tak samo, jakby zakazać osobom, które handlują samochodami, i ściągać samochodów z zagranicy, naprawiać je i sprzedawać. Przecież taka osoba, która ma kupić zepsuty samochód, nie jest w stanie go naprawić, nie potrafi tego zrobić. I to będzie kosztowało dużo drożej, bo ona nie jest w tym wyspecjalizowana i ona nie będzie chciała kupić drogiego, zepsutego, starego samochodu. A jeżeli ktoś zakaże komuś naprawiać samochody i je sprzedawać, to automatycznie samochody używane będą droższe, po prostu. Ten projekt pokazuje bardzo dobrze, że lewica w ogóle nie ogarnia gospodarki, ekonomii i rzeczywistości i w ogóle są oderwani od jakichkolwiek działań gospodarczych. Gdzieś dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele, mylą pojęcia. Wydaje im się, że jak ograniczą możliwość kupowania i remontowania mieszkań, to nagle ceny mieszkań poszybują w dół albo będą nagle dostępne i każdy będzie mógł sobie kupić za grosze własne mieszkanie. Patrząc na tą ustawę, widzę przynajmniej trzy sposoby na to, żeby spokojnie móc nie tylko dalej robić flipy, jeżeli ona by weszła, ale płacić jeszcze mniejsze podatki. Jakie to są sposoby? Nie będę o tym mówił. Może te bystrzaki ogarną się w ciągu 4 lat, ale prawdopodobnie się nie ogarną i nie dojdą dalej do władzy. Musimy patrzeć na to tak, że jeżeli państwo czegoś ogranicza, to wiele osób przejdzie do szarej strefy i będzie płaciło jeszcze mniejsze podatki. I de facto państwo na tym straci. Próba wytłumaczenia lewicy, jak działa rynek, jest tak samo karkołomna, jakby próbować nauczyć kota algebry. Nawet jak spędzisz wiele godzin na tłumaczeniu kotu algebry, to on nie ma możliwości intelektualnych ani ram myślowych, żeby to po prostu pojąć. I podsumowując, może w ogóle zakażmy ludziom prowadzenia biznesu i najlepiej rozdajmy ludziom ich własne pieniądze.